Znajdujemy się w tak zwanym kapitularzu, pomieszczeniu nad zakrystią, które niegdyś było używane, takie miało pierwotne przeznaczenie jako archiwum kapituły, a także pomieszczenie obrad kapituły archikatedralnej. W praktyce jednak nie było nigdy do tego celu wykorzystywane z różnych względów. Można by powiedzieć, niszczało. Podczas remontu katedry odnowiono także to pomieszczenie, dlatego wydawało się takim właściwym jakoś je zagospodarować. Właściwie kiedy 3 lata temu przyszedłem tutaj do parafii, zobaczyłem, że w różnych miejscach, zarówno na wieżach katedry, w piwnicach, na strychach, znajduje się bardzo wiele cennych rzeczy, cennych pamiątek po naszych przodkach, którzy ten kościół budowali, którzy ten kościół uposażali. One wiadomo, jakoś wyszły z obiegu takiego liturgicznego, natomiast nadal mają bardzo dużą wartość. I stąd się zrodził pierwszy taki pomysł, żeby te rzeczy zgromadzić w jednym miejscu, żeby ocalić przed zapomnieniem i często też niestety przed zniszczeniem. Bardzo dużą pomocą tutaj służył ksiądz proboszcz, wielką życzliwością ksiądz proboszcz Jan Niziołek, który to dzieło bardzo wspierał w każdy sposób i za to też serdecznie mu dziękujemy. Natomiast główną inicjatywą też tutaj wykazała się akcja katolicka naszej parafii, która właściwie, można powiedzieć, własnymi rękami całą tę wystawę zorganizowała. Przygotowała eksponaty też od strony takiej technicznej, posprzątała to pomieszczenie i właśnie te wszystkie zawieszone eksponaty to jest ich praca. Te zgromadzone pamiątki pamiętają jeszcze pierwszego biskupa częstochowskiego, księdza biskupa doktora Teodora Kubinę, który bardzo dużo zdziałał w kwestii gromadzenia różnych dóbr dla katedry, która wtedy była w budowie. Potężny kościół, który nie miał żadnego uposażenia. Ksiądz biskup wyjeżdżał często za granicę, żeby móc właśnie katedrę jako pierwszy kościół biskupa uposażyć. Jeśli chodzi o pamiątki właśnie związane z postacią księdza biskupa Kubiny, to są przede wszystkim szaty liturgiczne, te kapy, które tutaj są zawieszone, ornat serca Jezusowego, także część pism, książek, które tutaj są jeszcze z czasów właśnie biskupa Kubiny. Taka ciekawostka, wydany list pasterski w tamtych czasach, na pewno coś bardzo nowego. Każdy wierny diecezji mógł odczytać właśnie to słowo, które skierował do nich ksiądz biskup i właśnie te listy są tutaj też zamieszczone, możemy je dotknąć i przeczytać. Maszyna do pisania Continental należała akurat do pierwszego proboszcza, księdza Intwłata Bolesława Wróblewskiego, ale właśnie jedna z parafianek powiedziała, że odziedziczył ją drugi ksiądz proboszcz, ksiądz prałat Józef Chwistecki, bo właśnie kiedyś opowiadała, że na tej maszynie wypisywał jej świadectwo na studia teologiczne, właśnie świadectwo wiary, dlatego służyła proboszczom katedralnym. Ciekawostką też myślę wartościową są kielichy mszalne i cyboria, czyli puszki na Najświętszy Sakrament, w których udzielana jest Komunia Święta. Jeden z nich ma bardzo ciekawy wpis na pamiątkę odparcia hord bolszewickich 1920 rok. Właśnie parafia tutejsza, bardzo młoda, bo zaledwie 3 lata po powstaniu ofiarowała taki kielich jako wspólnota, też piękny kielich z racji rocznicy kapłaństwa księdza Wróblewskiego,
właśnie bogato zdobione cyborium, też mówimy na nie gotyckie, właśnie z taką wieżyczką, używane raz w roku tutaj w katedrze podczas przeniesienia Najświętszego Sakramentu w Wielki Czwartek. To też myślę takie cenne pamiątki, jak również mała puszka na Najświętszy Sakrament, używana dla chorych. Właśnie używał jej ksiądz Infuat Wróblewski, kiedy spieszył do chorych z Komunią Świętą. Myślę, że każda z tych rzeczy ma jakąś wartość dla wielu sentymentalną też, ponieważ wielu parafian, będąc tutaj, już zwiedzając wystawę, mówili wprost, że pamiętam na przykład te ławki, przy których uczyłem się religii, przy których właśnie pisałem. Katecheza odbywała się w wielu miejscach przy katedrze, tutaj w takiej sali pod zakrystią, ale także na plebanii. Na pewno bardzo cenną pamiątką jest ikona, właściwie mozaika Matki Bożej Częstochowskiej, która wcześniej znajdowała się w grobach, w kryptach biskupów, grobów biskupich w podziemiach katedry. Ponieważ inna była koncepcja artystyczna, ta mozaika została wymontowana i teraz właśnie możemy ją podziwiać tutaj na naszej wystawie. Ona jest jakby wkomponowana w feretron procesyjny, który niegdyś był używany podczas różnych procesji. Bardzo charakterystyczny, bogato zdobiony, neogotycki feretron, w którym był umieszczany obraz Matki Bożej Anielskiej i właśnie w procesji wraz z wiernymi ten obraz szedł. Jeśli chodzi o możliwość zwiedzania, zapraszamy po każdej mszy świętej, zarówno w niedzielę, jak i w tygodniu. Jest to, myślę, taka najbardziej przystępna forma. Natomiast gdyby była też chęć w jakichś innych godzinach, to po wcześniejszym uzgodnieniu jest też oczywiście taka możliwość.